Siemanko, witam w jakże przepięknym kolejnym odcinku z gry Half-Life 2, gdzie jesteśmy w Nowa Prospekt i bijemy komunikat, tak? A, to już patrzyliśmy. Dobra. Zacznę chyba dalej, tędy. Wyskuwanie. Dobra, prawie amunicję musiałem marnować. O, mamy pralnię. Jak ostatni odcinku, pamiętacie, że nie, że kombinaty tu są. Nawet jednego widać. Strzela. Na jeden pocisk. Nie trafiłem go, bo nagle się. Doleciało! Lololololo. Zobaczcie, co zrobiły. Wywalmy to. No, takie pomieszczenia to zapewne z jakąś sobie. Jestem więcej niż pewien. Dobra. Jak? Czyli jednak tu był. O, ale jakie pyszności. War. Czasem tak się trzeba pobyć, nie przy ludzi. Nie przepuszczajcie mnie, bo tak nie działa. O, ile? Aj, zerwałem. Dobra, cofnij się. Jak jeszcze tutaj mamy hapeki, to lepiej sobie wziąć tak, niż ja. Ale się nie patrzę tutaj, tak powiem, dupy. Nogi z dupy powyrywam, w zasadzie tam macie te nogi, ale nieważne.
Daddy. Overwatch, Overwatch, Overwatch. I'm too big. Mogliśmy tego nie marnować, ale lepiej chyba nawet. No, spokój przyjemności widza. Tam widzę już kuchnię. No jest. Wiecie co? Może i granatnikiem, ale lepiej też niż nie. A. O ile? W rolu. Oho, kamurwa. To jest jasno. Zapatrolował. O, znam ten motyw, dobra. Ja wiem co to się będzie działo. Nie bez powodu dają nam hapeki, amunicje i tak dalej. To nie jest bez powodu. Wiecie co może to oznaczać. Jak widzieliście wcześniej, też nawet, pokazywali nam, że jest to wielkie bydle. Zaraz tu będzie. Jak tylko stąpi. Dobra. Póki żołnierze się im zajmują. Dobra, zmarnowaliśmy całą amunicję do... ale to chciało tam... do... Urgana, Szotyguna, ale dobra. Może się wracało. Bo nie. Może nawet i lepiej. No dobra. C3, blok C3, dobra. Może wystarczyło nawet z tym Google nie walczyć, tylko spróbować atarasować. Ale... no. A, dobra, dali nam i tak amunicję do szuty Guna MP. No,
Tu już przechodzimy do nowszego kompleksu Nowa Prospekt. Tak, pieprz. Teraz to się przesunie. Są tak jakby... Jakby to powiedzieć... Są tak jakby maszyny. Budowle kombinatu same się przesuwają, same się powiększają tak jakby. Przesuwają się. Kierują tak w ziemię, bo widzicie, przesuwa się. Straszył mnie, nie spodziewałem się. Wpadnę w ogień. Hello? Wiązań. To już jak widzicie mamy te... To ogólnie już nowe więzienie, Nowa Prospekt. To już jest w ogóle nowe. Jak widzicie, te konstrukcje, które się poruszają, te wielkie molochy, tak naprawdę przecinają całe więzienie i budują je na nowo. Czyli to są takie mury, które się przenoszą. Unoszą. Wysuw się, deska. Unoszą się i zmiatają po prostu z ziemi. To tak miażdżą to, żeby zrobić sobie miejsca, tak? Jak widzicie, tutaj już mamy zdemolowane. Alex, tak? Tu już jesteśmy w nowym więzieniu Nowa Prospekt. To już jest wszystko zrobione z tego dziwnego metalu kombina. Wszystko. Hold it there. Gordon, you made it. Nie. Boy, am I glad to see you. Pociągi jeżdżą. You better hurry, Gordon. Damn. Dobra. Ludzie są trzymani takich, to już jest więzienie takie. Że oni są trzymani w niczym. Mój dad jest tam gdzieś, nie trzymam area. To będzie trzeba coś zrobić, żeby go wyjść. Let's get out of here. Coś tu mamy? Flying blind here. Every now and then a Vortigaunt gets captured and sends back information, but we don't have a complete picture of the place. The little we do know is all bad. Get ready. Dobrze, może się pomyliłem. Nie wszystkie rzeczy są już w tym metalu. No, w sumie. Może tutaj jest jeszcze normalnie i tam po lewo bardziej. All right. Over here. Chyba tu. This will get me into their security system. Now to find my father. Oh my god. These poor people. There. All right, I think I can bring him in. There. He's on the way. Let's go meet him. Nie, źle wyjdzie. Nie było wyjdzie. Trzymali tak ludzi. No, nie przyszedł mnie.
Wiecie, mam pełen alternatywny strzał. Powinien być tutaj. Let me just get this open. There he is. Let me see if I can get this open. Alex, Gordon, is that really you? I can't believe you found me. Dad, are you all right? I'm fine, but you? You've got to get out of here. We're here to get you out, Dad. Never mind me. Save yourselves. No, we're not leaving you. I think I can recalibrate the Combine portal to get us out of here. But where will you go? I talked to Dr. Kleiner. His portal was almost working again. If he's managed to repair it, we'll end up there. If he hasn't, well, we couldn't be any worse off. It's not worth the risk, Alex. I can't lose you. Get out while you can. We're not leaving here without you. That's final. O, taką ciekawostką zarzuca jeszcze. Don't worry, Dad, we'll find her. For now, że Valve znowu zaczyna robić grę. Tak, Half-Life. Tylko, że to jest jakby prolog do w ogóle Half-Life 2, bo się nazywa Half-Life Alex i tam właśnie kierujemy Alex. Ale problem jest w tym, że jest tylko na VR-a. Nie chce mi się kupować całego zestawu za 4000 zł. Tak. Przy okazji nie mam jeszcze środków. Let's get out of here. Ale zagrać to bym zagrał. Może zrobią na PC. Right. Nasze kochane Volvo. Bardzo by się przydało. I'm gonna head back to the security station and try to patch into your suit radio. Wait till you hear from me. Hey, take care of yourself. Dobra. Ale zobaczę, ile mamy minut na graniu. 16. Aha. Dobra. Myślałem, że troszeczkę więcej. Także dlatego. Ty. Hey, it worked. Let's see what I can do to clear the way for you. Keep an eye out for Mossman. I'll get my dad through the prison as far as I can, then I'll catch up with you. Where's your mom? No, tu jeszcze... O. To jest już ten kompleks, to widać. Jakieś headcraft to nie będzie. To nawet chyba. Zawsze wentylacja. To taka troszeczkę specyfika Half-Life'a. Że wentylacje są... Be careful, Gordon. I'm picking up a lot of Combine sensors in the area ahead. Yeah. Bravo. Kurde no. Myślałem, że jednak uda mi się przeskoczyć tak po boku. Jeszcze raz. Można i tak. Nawet sprawniej chyba to poszło. Z tymi koleżkami, które potem miał.
najpewniej. Okej, okay, obróciłem je w taki dziwny sposób, śmieszny. Okej. Okay. O! Hello. No, mogę? Nie. Nie wyjdzie z trybu czuwania i teraz, o. O, z tamtymi wieżyczkami się uporałem. Jeszcze mogę sobie wziąć czegoś nie potrzebuję. Weź, co jest, co jest? Mi to nie wzięło. Okej, okay, czytywanie. Jest nice. Ale wiecie co? W tym momencie już zakończę ten odcinek, więc dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się, cześć. Na razie.